Witam. Kilka słów ode mnie chciałem powiedzieć na temat współpracy z Nadzieją TV. Generalnie bardzo ciepło wspominam te czasy. To był taki czas rozwoju i powstania telewizji, kiedy Arek mnie zaprosił do współpracy, a również zaprosił innych studentów i razem zaczęliśmy tworzyć to, co się nazywa Nadzieja TV. Więc czego ja się nauczyłem? Pierwsza sprawa to jest współpracy z ludźmi, ponieważ jeśli chcemy zrobić fajny obraz i pokazać coś, zrobić transmisję, to musi ktoś stać za kamerą, ktoś musi stać, siedzieć za TriCasterem, ktoś musi stać za kranem, więc współpraca z ludźmi, żeby się dogadać, bo różni ludzie mają różne charaktery, więc trzeba się dogadywać i się tego nauczyć. Więc to otrzymałem przede wszystkim w Nadzieję TV. Kolejna sprawa, zawsze chciałem służyć czymś takim jak transmisja, telewizja i tak dalej, więc cieszę się, że przez kilkanaście miesięcy miałem możliwość działać w Nadziei i też byłem nawet kierownikiem Nadzieja, więc odpowiedzialność to jest kolejna sprawa, czego się trzeba nauczyć, ponieważ jeśli jesteś na przykład za kamerą i nie przychodzisz na czas, no to kamera nie działa. A jeśli na przykład jesteś odpowiedzialny za całość i ktoś nie przychodzi i nie staje za kamerą, no to ty stajesz za kamerą również i działasz, albo jeśli potrzeba, za kranem. Więc odpowiedzialności też się nauczyłem i bardzo się cieszę, że miałem takie doświadczenie, że miałem możliwość posłużyć, nauczyłem się współpracy z ludźmi, nauczyłem się obsługiwania sprzętu. Jak wiecie, sprzęt cały czas się rozwija, więc my możemy też cały czas się uczyć, dokształcać i tak dalej, więc to wszystko wyniosłem ze współpracy z Nadzieją TV i bardzo dziękuję za te ciepłe doświadczenia. No cześć. Przede wszystkim to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dnia urodzin, a droga Nadzieja, z okazji 15-lecia. I odpowiadając na pytania, co mi dała praca w Nadzieja TV przez te prawie 10 lat poświęconych w Nadziei, pierwsze to naprawdę jestem zachwycony tym, jaki miało i ma nadal to wpływ na ludzi. Naprawdę warto to było robić i warto nadal tym zajmować się tylko dlatego, żeby otrzymywać takie opinie, jak oglądałem was przez 2, 3, 4, czasami 5 lat i wreszcie zdecydowałem się znaleźć kościół i dołączyć się do kościoła. To naprawdę było najlepsze doświadczenie w Nadziei. Poza tym, dziękując prawie 10-letniej tej współpracy z Nadzieją, nauczyłem się języka polskiego. Dziękując różnym ludziom, pracując z różnymi ludźmi, naprawdę chyba ze 2-3, a może nawet 4 ekipy przeszło przez Nadzieję TV, a przez ten czas bardzo dobrze wyćwiczyłem ten język. To mi bardzo pomogło również w życiu. Również chciałbym życzyć co najmniej 100 lat jeszcze Arkowi, bo jego poświęcenie jest niesamowite dla tej telewizji. Z Nadzieją TV poznałem się w 2011 roku, kiedy to wraz z rodzicami zacząłem uczęszczać do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tam też poznałem Arkadiusza Piętkę, który pokazał mi tajniki telewizji internetowej. Zapoznał z ludźmi, którzy tworzyli tą telewizję i tworzą w dalszym ciągu. A oni zaczęli mnie uczyć i pokazywać, co można w takiej telewizji robić. Zacząłem uczyć się światła, zacząłem uczyć się kamery, a przede wszystkim kranu kamerowego i pracy na joystickach. Po latach spędzonych w telewizji internetowej Nadzieja TV postanowiłem przejść na operatora kamery telewizyjnej, tak zwanego szwękiera. Od 8 lat jestem już operatorem telewizyjnym i mam na koncie niezliczoną ilość transmisji na terenie Polski, jak i na terenie Europy. A między innymi to, czym mogę się najbardziej pochwalić, to mam już za sobą Eurowizję Junior w Erewaniu, która była w 2020 roku.
Nadziei TV mogę jedynie dziękować za to, co mi pokazała i czego mnie nauczyła, bo zebrane doświadczenia w telewizji internetowej dały mi niesamowitą energię i możliwości rozwoju w późniejszych latach już w telewizji. W Nadziei TV właśnie przeżyłem bardzo dużo ciekawych przygód, czy to różne konferencje, czy to różne realizacje, na przykład w Gliwicach ASI. W Nadziei TV nauczyłem się naprawdę wielu fajnych, praktycznych umiejętności, jeżeli chodzi o media, bo nauczyłem się na przykład świetlić, oświetlać różne rzeczy. Po prostu to, że samo to, że dostawałem niektóre zadania do zrobienia samodzielnie. Dostawałem po prostu potrzebny sprzęt i miałem to zrobić samemu. Oczywiście dostawałem materiały, jak niektóre rzeczy zrobić. I uczyłem się świetlić na profesjonalnych kamerach. I właśnie a propos kamer, to też uczyłem się obsługi kamer. Jedne bodajże to były Sony, te poprzednie, a teraz to są Blackmagic'i. Profesjonalne obiektywy, profesjonalne kamery, to pozwoliło mi zrozumieć, jak działają te wszystkie rzeczy i bardzo pomogło mi w realizacji. Też bardzo lubiłem realizację, gdzie mogłem pracować na Trajkasterze i nauczyć się realizować te wszystkie konferencje, niektóre rzeczy, inne też nagrania. Ale też bardzo dużą radość mi sprawiało, kiedy mogłem współpracować też w ramach mediów, tych, które robiłem, tych social mediów. I Nadzieja TV po prostu bardzo mi pomagała. Dawała mi jakieś pomysły, pomoc, taką fizyczną czasami. I bardzo cieszę się, że mogłem współpracować, bo to mnie bardzo rozwinęło. A jedną taką z moich najbardziej ulubionych rzeczy, którą się nauczyłem, to pracę na kamerze mobilnej. Jest to dla mnie naprawdę wyjątkowa rzecz, którą bardzo kocham i bardzo ją lubię, bo to jest praca troszkę inna niż normalnie, ponieważ musisz też myśleć o tym, żeby nie było cię widać w kadrze, musisz dobrze się komunikować, pomimo tego, że nie masz jak. Niekiedy spojrzeniami, jakimiś gestami musisz się porozumieć z resztą ekipy, żeby wiedzieć, czy możesz już gdzieś wejść, czy jeszcze nie możesz. Albo czy jeżeli chcesz coś zrobić, to jakoś pokazać to w kamerze tak, żeby realizator zobaczył, że ty chcesz coś mu zaproponować. I to było bardzo fajne. To było fajne, bo to były takie często umiejętności, które nie spotyka się na co dzień po prostu. Jak się skomunikować z kimś, kto, do kogo nie możesz czegoś powiedzieć. I to było też bardzo fajne. Także dzięki Nadzieja TV rozwinąłem bardzo dużo umiejętności, które mogę teraz używać właśnie w mojej pracy już w kościele. Miałam okazję pracować z Nadzieją TV minimum 2 lata. Dzięki tej pracy z Nadzieją TV mogłam poszerzyć swoje horyzonty. Mogłam poczuć, że pomimo mojej wady słuchu dość głębokiej i pomimo tego, że mam problemy ze słyszeniem i przekazem na polski język migowy kazań czy wykładów czy innych wydarzeń, które miały miejsce, poczułam, że otwierają się przede mną wszelkie możliwe drogi i drzwi. Więc dzięki temu, że są takie osoby, które migają i które posługują się tym językiem migowym, mogą wspierać nas, nasze środowisko osób niesłyszących. I dzięki temu też mogłam poczuć, że mogę wszystko, bo dlaczego by nie? Naprawdę, praca misyjna jest bardzo potrzebna i do dziś bardzo ją miło wspominam, pomimo długich prac, stania, tłumaczenia i wszystko. Więc naprawdę nie bójcie się pracować dla Boga, bo praca dla Boga zawsze jest możliwością rozwoju osobistego i duchowego z Bogiem. Trzymajcie się i mam nadzieję do zobaczenia w następnych różnych wydarzeniach i współpracach. Do zobaczenia! Cześć, dzień dobry. Mam na imię Paweł. Może część jeszcze z Was mnie pamięta z początków Nadzieja TV. 15 lat, ale to zleciało. 15 lat temu miałem przywilej być jednym z pierwszych współpracowników, pierwszych wolontariuszy właśnie w telewizji Nadzieja TV.
kawał czasu, kawał historii. Nie sądziłem, że to tak szybko zleci. Byłem jednym z pierwszych operatorów kranu kamerowego, zajmowałem się troszkę też realizacją. No, to były moje fajne początki. Dużo nauki, dużo pracy, dużo zdobywania doświadczenia. Jestem mega za to wdzięczny, ponieważ też przełożyło się to na moją karierę zawodową, gdzie teraz dalej jestem, że tak powiem, w branży. Nagrywam, mam swoją małą firmę, w której właśnie zajmuję się produkcją wideo. Nagrywam jakieś teledyski, spoty, różne fajne rzeczy, ale tak naprawdę mój początek właśnie bierze się z Nadzieja TV. Więc chciałem z tego miejsca też podziękować i Radzie Zboru, która powołała do życia Nadzieja TV, i całej telewizji Arkowi. Kawał historii, kawał dobrego czasu. Dziękuję Wam za to. Mam nadzieję, że kolejne lata będą bardzo owocne, że Ewangelia będzie się nieść do wielu zakątków, których jeszcze jej nie ma. I życzę Wam tego, życzę Wam wielu błogosławieństw Bożych i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś. Cześć! Cześć, nazywam się Dawid. Miałem okazję pracować w Nadzieja TV w trakcie mojego pobytu w Podkowie Leśnej podczas Roku dla Jezusa. To był bardzo rozwijający czas. Mogłem zbierać doświadczenie jako operator kamery w różnych nagrywkach, jako dźwiękowiec w lekcjach szkoły sobotniej, jak i realizator telewizyjny w niektórych odcinkach na żywo z Podkowy. Dało mi to dużą wiedzę, którą mogę wykorzystywać w kościele, jak i w życiu prywatnym. Oprócz tego dawało mi to też ogromną satysfakcję, bo mogłem w ten sposób ewangelizować i działać dla Pana Boga. Także bardzo miło wspominam ten czas. Co mi dała praca w Nadziei TV albo Nadziei TV? W sumie do dzisiaj nie wiem, jak to powinno się wymawiać. Ale co mi dała praca? No cóż, mógłbym zacząć od takiej kwestii w sumie, że pokazała mi, że w kościele jest miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą robić coś w mediach. Niekoniecznie na pełny etat, ale na przykład wolontaryjnie. I tak po prostu wspomóc, co jakiś czas coś zrobić. I myślę, że to bardzo ciekawa sprawa. Dzięki temu coś rozwinąłem się właściwie w nagrywaniu, kamerowaniu i nauczyłem się na przykład różnych planów i tak dalej. Teraz na przykład jestem na półzbliżeniu takim i mogłem rozwinąć się zarówno jeśli chodzi o to, gdy jestem za kamerą, jak i przed kamerą. W sumie takie możliwości mi to dało i dzięki temu w sumie jestem w stanie też nagrać samemu coś, co mogę powiedzieć, na przykład tak jak teraz, wykorzystując różne kreatywne techniki ustawiania sprzętu, tak jak na przykład tutaj się właśnie wydarzyło. Coś takiego. W związku z Nadzieją TV mam same dobre wspomnienia, dlatego że generalnie byłem tam, miałem okazję być tam stażystą przez okres kilku miesięcy. W 2020 roku, a więc kiedy już pozycja Nadziei TV w adwentystycznych mediach internetowych była dobrze ugruntowana i lekcje szkoły sobotniej, transmisje nabożeństw, czy też inne produkowane przez Nadzieję TV materiały były znane także na południu Polski, no w całej Polsce zasadniczo, prawda? Także wiedziałem, gdzie jadę i cieszyłem się na możliwość tego, że będę mógł skorzystać z wiedzy, którą tam zostanie przekazana przez głównie oczywiście Arka Piętkę. I tak, no, ktokolwiek myśli o Nadzieja TV, to przede wszystkim myśli o Arku Piętce. Także pozdro Arek, naprawdę spoko czas i naprawdę świetną robotą jest to ta, która robicie tam wspólnie ze zborem. Każdy, kto dokłada choćby złotówkę do tej pracy, myślę, że jego wysiłki będą nagrodzone, bo jest to dobra robota. Wiadomo, że nie ma lepszej pracy, którą można wykonywać na tym świecie, niż praca na rzecz wieczności i niesienia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie ludziom na zewnątrz, tak? Także trzymajcie się tam dalej w dobrej pracy dla misji
w internecie i życzę wszystkiego dobrego na przynajmniej kolejne 15 lat Nadzieja TV. Z Panem Bogiem.